Wyścig był bardzo ciężki. Na początku panowało dość lekkie tempo, także spokojnie mogliśmy się rozkręcić do tego wyścigu. Natomiast na następnych rundach już zaczęły się ataki ze strony Holenderek, które jak tutaj miało najmocniejszy zespół. Sześć bardzo mocnych i równych dziewcząt bym powiedziała, także one właśnie miały wiele kart do rozdania. Na piątej rundzie zaatakowały one, właśnie przerzucając powiedzmy peleton do zaledwie 10 zawodniczek. Jednak no nie wiem w sumie dlaczego, nikt nie chciał jeździć w naszej grupce i wszystkie te tylnie się zjechały, także znowu był jeden wielki peleton. No wyścig, to wyścig nie może być tak spokojnie, dlatego na kolejnych rundach dochodziło do kolejnych ataków, no i peleton był coraz mniejszy, aż w końcu formowała się moja grupka. Bardzo ważne, by nie zapominać o nawadnieniu się i o tym, aby cały czas jeść, ponieważ przy takich warunkach organizm traci naprawdę wiele minerałów, wiele potrzebnych substancji, powiedzmy. Także jest bardzo ważne, żeby cały czas się właśnie nawadniać, ponieważ no, łatwo jest odczuć potem skutki tego, jeżeli zapominamy o piciu albo coś. Ja po prostu to właśnie było to zaraz tuż po mecie, także ciężko było mi w ogóle oswoić się z myślą, że mam medal na tych igrzyskach, także no to jak się czuję, to ciężko dalej mi opisać, ponieważ jest to spełnienie moich marzeń, jestem, no nie mogę teraz też płakać, ale no jestem mega szczęśliwa, bo robię to dla mojej rodziny, dla bliskich, także cieszę się, że ja mogę jakoś im to, przepraszam, ale jestem emocjonalna, no cieszę się bardzo.